Pokażę Wam takie trzy rodzaje akumulatorów. To jest standardowy pakiet litowo-polimerowy o pojemności 5 Ah. Maksymalny prąd, jaki możemy pobierać z tego pakietu, to jest 300 Ah, a to jest troszeczkę za dużo jak na taki model. Kolejne to są ogniwa litowo-jonowe o rozmiarze 18650. To są ogniwa Sanyo GA. Ich pojemność to jest 3400 mAh i maksymalny prąd, jaki można pobierać z takiego ogniwa, to jest 10 Ah. I to jest troszeczkę za mało jak na ten model. To natomiast są ogniwa o rozmiarze 21700. To jest Samsung 40T. I te ogniwa mają 4 amperogodziny pojemności. I z nich można pobierać prąd o wartości 45 amperów. A to już jest wystarczające jak na taki model, bo z tego co sprawdzałem, on w trasie maksymalnie pobiera 20 amperów. I z trzech takich ogniw litowo-jonowych zbudowałem sobie pakiet. Wygląda on tak. W środku jest moduł BMS, który jest odpowiedzialny za kontrolę napięcia na poszczególnym ogniwie. Dlatego do ładowania tego nie jest potrzebna taka modelarska ładowarka z kontrolą napięcia. Wystarczy zwykły zasilacz z regulacją prądu ładowania. I ten pakiet ma 4 amperogodziny, ten ma 5 amperogodzin. Wyglądają tak dla porównania, ale najfajniejszą zaletą tego pakietu jest to, że on się mieści z przodu. Jeżeli będę miał dużą masę umieszczoną z przodu modelu, będzie łatwiej mu się wspinało pod strome podjazdy.